A może ta cała Libertalia okaże się szałasem postawionym przy plaży? Tak, albo domkiem na drzewie. A może Avery wydał cały majątek na przygotowania do wyprawy i skończyła mu się kasa na budowę Libertalii? Tak. Ej, a jeżeli naprawdę się wyprztykał? Wtedy powinniśmy się gdzieś dobrze zaszyć. Pomijając te jego szalone poszukiwania skarbu, Avery miał łeb na karku. W sensie? Żył według swoich zasad. Przemierzył świat. Zgarnął fortunę. A, jasne. Tylko, że pełno ludzi chciało go zabić. Daj spokój. Jeszcze nie wiemy, jaki finał miała ta jego historia. Kto wie, może koniec końców podjął słuszne ryzyko. Mam wrażenie, że stoimy u progu znalezienia czegoś wspaniałego. Ja jestem jednocześnie podekscytowany i przerażony. Wiesz, co mam na myśli? Tak. Nathan? Patrz, to statek! A raczej jego resztki.
syca. Znalazłeś coś? Tak. 4 miliony w mogolskiej walucie. Ha, ha, ha. Zabawne. Sam, chodźmy się rozejrzeć. Po żandalu. Zwijamy się. Spokojnie, nie nerwowo.
Rozejrzę się tutaj, idziesz? Się pytasz, no jasne. Ej, zobacz, to jakiś wyciąg albo coś. Nie widzę wejścia na górę. Nie wiem, jak wejść po górę. Chodźmy dalej. Sam, nie chodź. Dobra, czekaj na mnie. Nathan, tutaj. No to na pewno wzniesiono ludzką ręką. Piracką ręką. Poszukajmy drogi do wieży. Dobra. Tutaj, schody. Chyba dawna wieża obserwacyjna. To chodź, może coś wypatrzymy z góry. No to w górę. Huh.
Sam, tędy. Wygląda obiecująco. To jest jakiś symbol. Coś jak strzałka kompasu. Jak to zrobiłeś? Ty mnie nauczyłeś, że trzeba wszystko wciskać. Popatrz tam. Ten sam symbol. Kolejna strzałka. Sprawdźmy, na co wskazuje, co? Chodź. Łódź jest pod nami. Te. Sprawdźmy, dokąd prowadzą te strzały. Okej. Jesteś gotowy? Dobra, no to dajemy. Ej, patrz, tam jest kolejna strzała. Wielka brama. Dobry znak. No i proszę. Nie powiesz mi, że się teraz źle bawisz. Co, masz na myśli tę wspinaczkę? Tak, wspinaczkę na klif znajdujący się na ukrytej pirackiej wyspie. No stary. W sumie. Moim zdaniem to coś niesamowitego.
Dobra, wracamy do gry. Hej, nie tak szybko. Nie chciałbym sobie skręcić karku. Wow, Avery chyba nie był entuzjastą subtelnego minimalizmu. No co? A kto bogatemu zabroni, nie? Chodź, rozejrzyjmy się. Spójrz, główne wejście jest zawalone gruzem. Znowu. A, najwyraźniej budowlańcy Avery'ego nie wzięli pod uwagę erozji. Najwyraźniej. Musimy znaleźć inną drogę. Ej, Sam, pomóż mi z tym. Dobra. Idź. Okej, przechodź. Dzięki. Spoko. Rany. Ile można dźwigać ciężary i się czołgać? O, wspaniałe życie łowcy skarbów. Jak myślisz, co to? Te łuki przypominają mi katedrę świętego Dyzmy, ale nie wiem. O, most linowy. Chodź. Tylko weź się tam rozejrzyj. No jasne. No i? Jest przejście, ale nie widzę wejścia na górę. Moment. Sam! Żyjesz? Przynajmniej dostałem się na drugą stronę. No dobra. Jeszcze ciebie muszę tu wciągnąć. Czekaj. Sam! Masz coś? Sam! Hej, jesteś tam? Cholera jasna. Zobaczmy. Zniszczyłem swoje małżeństwo. Odrzuciłem przyjaciela. Ściągnąłem sobie na głowę dwoje... Już się tu wgramoliłeś? Gdzie ty byłeś? Szukałem sposobu, żeby cię tu wciągnąć. Dobra, przeskocz na drugą stronę. Dzięki. Wszystko w porządku? Tak, jak najlepszym. Nie zatrzymujmy się. Okej. Tak, tam chciałem się dostać, ale nie było przejścia.
się nazywa kunszt. Nie słyszałeś mnie? Kiedy? No tam, wołałem cię. Nie słyszałem, a co, martwiłeś się? Tak, że gdzieś pobłądziłeś. Że niby ja błądzę, tak? Ale o co ci teraz chodzi? O nic. Idziemy? Tak, chodźmy. Sekundkę! Sam! Niestety ślepy zaułek! Cholera. Dobra! No to wracamy! To nie jest potrzebne. Już tu jesteś. Chodźmy dalej. Tu jest zejście na dół! Świetnie, idę za tobą. Ugh.
Jak się czujesz? Niezły skok! Sam, tutaj! Okej. Okej, chyba cały czas idziemy dobrą drogą. Jakim cudem nikt tego nie znalazł? Jesteśmy wysoko. W sierocińcu. To sądziłeś, że kiedyś będziemy odstawiać takie numery? Nie, nie sądziłem. Chyba trzeba stąd zejść. Ostrożnie. A, jakoś się udało. To druga największa cysterna, jaką widziałem. Ej, zaraz, a pierwsza? Później ci powiem. Ruszajmy na dół. Sam, chodź tędy.
Wszystko w porządku? Prościzna! Jezu! Co za miejsce?